Topręt wypożyczalnia samochodów końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722 012 002. $14 milionów z Polskiego Ładu trafi w ramach programu inwestycji strategicznych do gminy Końskie. Za te pieniądze samorząd wykona stadion lekkoatletyczny na obiekcie OSIR-u przy ulicy Maratońskiej. Wybuduje również brakujące fragmenty kanalizacji i wodociągów. Wyposażona zostanie też sala widowiskowa przy Koneckim Centrum Kultury. Największa kwota to $8 milionów z przeznaczeniem na dokończenie przebudowy stadionu, tak zwanego stadionu osirowskiego przy ulicy Maratońskiej. Ten stadion ma kompletną dokumentację obrazującą sposób zagospodarowania wnętrza tego obiektu. Od 2008 roku, wtedy się bezskutecznie staraliśmy o dofinansowanie z ówczesnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Nie dostaliśmy tego dofinansowania, staraliśmy potem realizować zamierzenia zawarte w tej dokumentacji częściowo, korzystając z różnych form dofinansowania. Jeszcze w 2010 roku ubiegaliśmy się skutecznie o dofinansowanie do budowy fragmentu tego kompleksu, czyli budowy boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztucznej trawy. To boisko istnieje, służy do dzisiaj. W roku 2015 i 2016 uzyskaliśmy dofinansowanie do kolejnych drobnych elementów, czyli zbudowaliśmy tam skatepark, zbudowaliśmy tam boisko do piłki plażowej. Potem zbudowaliśmy budynek zaplecza sportowego dla tego obiektu. I częściowo położyliśmy drenaż pod boiskiem do piłki nożnej. Ale cały czas potrzeba jest sporych pieniędzy, których nam brakowało. I Polski Ład okazał się być rozwiązaniem. Te 8 milionów zamierzamy przeznaczyć na budowę tam elementów infrastruktury lekkoatletycznej, czyli bieżni, rzutni, skoczni. Będzie to bieżnia 400-metrowa dookólna z 4 torami i z 6 torami na krótkich dystansach, czyli na 100 metrach. Będzie tam widownia, będzie ogrodzenie kompletne, będzie wewnętrzna komunikacja. Wobec tego myślę, że te pieniądze pozwolą nam na to, żeby przy renowacji również kortów tenisowych ten kompleks zamknąć jako już gotowy, w pełni spełniający oczekiwania mieszkańców. Kolejny projekt, który został dofinansowany z nowego naboru Polskiego Ładu, to uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Za 4 miliony złotych wybudowane zostaną brakujące odcinki kanalizacji i wodociągów, zwłaszcza w miejscach, gdzie pojawiły się nowe domy. Ostatnie 2 miliony zostaną spożytkowane na doposażenie nowej hali widowiskowej przy Koneckim Centrum Kultury przy ulicy Partyzantów. Ta hala już stoi, jej część południowa już dzisiaj służy, tam są pracownie wykorzystywane, a niedługo będziemy mieć na przykład koncert Państwowej Szkoły Muzycznej w tym foyer z udziałem popularnego pianisty, wielkiego popularyzatora muzyki, pana Waldemara Malickiego. Natomiast do dokończenia jest główna część, serce tej hali, czyli sala widowiskowa ze sceną, fotelami, wyposażeniem. O ile siedziska mamy już zamówione, o ile mamy tutaj rozstrzygnięty przetarg, o tyle technologia sceny, rampy, nagłośnienie, ale też infrastruktura kinowa to coś, co nas jeszcze czeka. Dopiero po zakończeniu prac, które wyliczał włodarz, hala widowiskowa zostanie oddana do użytku i będzie można organizować w niej różne kulturalne wydarzenia.